Troszkę was zanudzę. Już wspomniałem ze 3 razy dzisiaj, więc powtórzę 4. raz. Spotykamy się na jubileuszowych 35. regatach o błękitną wstęgę Zalewu Zasyla. Bardzo nieliczne regaty w Polsce mogą pochwalić się dłuższym rodowodem. No powiem, że niestety, ale sąsiedzi z górnej części Zalewu, czyli koledzy z Płocka, z Morki, ich Puchar Rzosu jest o parę lat starszy od nas. No ale gonimy, naprawdę gonimy was. Co roku dokładamy po jednym roku. Te regaty, słuchajcie, były różne. Gdybyście mnie chcieli spytać, jak te regaty przebiegały w historii, no to musielibyśmy ze 3 dni posiedzieć, albo jeszcze dłużej, więc żeby was nie zanudzać, to wszyscy zawodnicy startujący dzisiaj w regatach otrzymali oczywiście w materiałach taką broszurkę, którą specjalnie wydaliśmy na okoliczność 35-lecia naszych regat. Ci wszyscy inni z państwa, którzy byli zainteresowani tą naszą historią, tych broszurek mamy znacznie więcej oczywiście przygotowanych, także jeśli ktoś by chciał sobie poczytać o naszej historii, historii klubu, o historii samych regat, o ludziach, którzy tutaj bywali, o zwycięzcach, bo oprócz pierwszych 3 edycji, kiedy to no niestety nam się nie zachowała dokumentacja, to doskonale wiemy, kto zwyciężał. Zresztą sami wiecie, bo startowaliście, zresztą wśród was są zwycięzcy. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem tylko, że najbardziej okupował tutaj ten najwyższy podium na naszym terenie Romek Krasiecki, który aż 6-krotnie sięgał po błękitną wstęgę. No, to jest dobry. Ale słuchajcie, my jako gospodarze też wcale nie byliśmy zawsze w naszych gościni, bo 5 razy błękitna wstęga została w klubie. 3 razy Piotr Koczyński, raz Radek Jakubas, Piotr Kubysz i raz Andrzej Graniczny. Ale Radek Jakubas też w innych regatach wygrywał, także tutaj niewiele się mówi. Rysiek, Sosna, Sosnowicz. Jesteś gdzieś? Nie. Zapraszam cię bliżej do maszty, żebyś... Rzeczywiście nie umiem policzyć już ile razy byłem na błękitnej wstędze, ale dużo. Ale muszę powiedzieć o jednej sprawie, która spowodowała, jak powiedziałem, że chciałbym o niej powiedzieć, to zabrakło jakiegokolwiek parlamentarzysty z tego regionu. Chciałem powiedzieć i prosić, takie przesłanie wygłosić do władz samorządowych, do przedstawicieli miasta, żeby pochylili się i użyli wszystkich swoich sił nad lobbowaniem przy nowelizacji ustawy Prawo Wodne, bo w tej chwili przepisy, które zaczęło stosować RZGW, spowodują, że rzeczywiście będziemy żeglowali w Chorwacji, w Grecji albo jeszcze gdzie indziej. Podatki, które zaczynają nam fundować regionalne zarządy gospodarki wodnej, rujnują pozycję klubów. Ja uczynię wszystko, żeby waszych parlamentarzystów z waszego regionu dopaść jakoś w Warszawie i spowodować, żeby pochylili się nad tym prawem, bo ono naprawdę szkodzi rozwojowi żeglarstwa, szkodzi rozwojowi turystyki, bo przerzuca wszystkie koszty dotyczące utrzymania gospodarki wodnej na żeglarzy, nie na przemysł, tylko na żeglarzy. A niezmiennie życzę udanych regat. Rzeczywiście ta średnia wieku w tym roku znakomicie nam się obniżyła, co bardzo cieszy. Gratuluję inicjatywy, gratuluję miastu, gratuluję regionowi. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na następnych regatach.